Jestem sobie w rodzinnym domu i patrzę, w moim pokoju leży siatka, a w tej siatce pamiątki, których zapomniałem dać z wyprawy do Tajwanu. Jakiś alkohol 60%, oni to zawsze rozmieszają z wodą, obrzydliwe to jest. W tym woreczku jest trochę dobroci, to jest herbata, którą sam zbierałem, jest nawet zdjęcie, w ogóle już chyba trochę uschnięta. Wydaje mi się, że no, że uschnięta, ale herbatka, którą sam zbierałem, jest nawet zdjęcie na Instagramie, albo takie coś. Bardzo fajne. Takim czymś oni trzymają bubble tea. Jak gdyby wyobraźcie sobie taki kubeczek z maka, który się pakuje tutaj i idziesz sobie, masz taką siateczkę i masz bubble tea. O, albo sam robiłem taki kubek z Tajwanu. Mega fajnie. W ogóle znalazłem jeszcze znalazłem pamiątki. Tak sobie przypomniałem, że mam całe pamiątki z wyprawy do Japonii. I tam naprawdę było mega, mega, mega fajnie. Jakieś zdjęcia są. O, lol. Zdjęcie, patrzcie, jaki byłem już edgy. I to było co? To było chyba właśnie w Japonii. Tak, właśnie w Japonii to było. I tutaj też jest mega dużo zdjęć takich. Patrzcie, jaki słodki Ancymon kiedyś ze mnie był, widzicie? Ancymonek. Nie, pomyrdało mi się. To zdjęcie było z Indii, właśnie na tej wymianie w Indiach. W ogóle polecam wszystkim wymiany, czy to szkolne, pozaszkolne, szukajcie, bo one są, tylko po prostu trzeba je szukać. Poznałem niesamowitych ludzi. Wiki, Ignasa, Dawidę, Pateca, on zajebisty jest, on był najfajniejszy. Niesamowite, że na tych wymianach się poznaje mega kozackich ludzi i te znajomości są na całe życie. Bo na przykład z Ignasem później, po roku po tej wymianie, pojechaliśmy do Tajwanu odwiedzić Wiki i później jeszcze pojechaliśmy na Filipiny, to już tak solo, no niesamowicie. Albo patrzcie, tu wam pokażę, bo jeszcze znalazłem fajne zdjęcia z Japonii, to jest mój host tata, on był kozakiem w ogóle, naprawdę kozak, oni się tak opiekują tobą jak nigdy i wziął nas do domku w górach, jak tutaj widzicie, alkohol, aczkolwiek ja miałem tylko 16 lat, dlatego tylko wąchałem, aczkolwiek mogę wam powiedzieć, że godnie reprezentowałem słowiańskie korzenie, myślę, że bylibyście ze mnie dumni. No i w ogóle właśnie to też jest fajne, miałem bardzo fajną host mamę i host sister, kozackie, kozackie wymiany. No, ale bardzo fajnie, bo z tych wypraw mam naprawdę ciekawe historie. Się zastanawiam, może kiedyś bym zrobił jakiegoś dłuższego streama, co bym poopowiadał, pokazywał jakieś różne rzeczy, albo jakiś odcinek. Zobaczymy, zobaczymy. W ogóle kiedyś się interesowałem filatelistyką. Mam tutaj bardzo ciekawe znaczki. O, Jan Paweł II, albo te z kosmosu. One były bardzo fajne, takie sowieckie. Ciekawe są. Albo popatrz, tutaj znaczek kosztuje 2000 zł. Jak coś, to ci go mogę sprzedać za 1500. Chyba moje bardziej, jedne z bardziej ulubionych znaczków, dinozaury, oczywiście. Każde dziecko lubiło dinozaury. I małpki, ja uwielbiam małpy. Małpa to jest moje zwierzę. No i dalej jakieś po prostu zwierzaki. No ale jak zobaczycie, to te znaczki są bardzo majestatyczne. No mogło się to podobać. Tyle wspomnień w tych czterech ścianach, w których przeżyłem 20 lat swojego życia. Tyle naprawdę ciekawych rzeczy. O, to jest na przykład też beka. Plan ewakuacyjny z gimnazjum ukradłem swojego. Na koniec chciałem mieć jakąś pamiątkę. Naprawdę, ażbym zrobił jakieś Draw My Life. Ale nie zrobię. Ajajaj. No, wysoka.